Zbijam w tysiąc pojemności, dumnie sunie po betonie. Dami kręci, rap niesie wiatrem groźnym słowem. Dla motocyklistów, dla tych nocnych jeźdźców. Jego wersy płyną, jego rymy jak lawina z gór. Dobrze, jesteśmy na wizji. Siemano, z tej strony Deny. W końcu jedziemy z Matim się przejechać. A kurwa, widziałem kreski. Dzień dobry. No, no. O. Siemanko, sobotni już nie taki poranku, jak to Banot się wita. Jedziemy na rundkę do Gliwic. No, tyle słowem wstępu. A w ogóle Mati, bo ja wczoraj u ziomka na grillu byłem, nie? No, ale tak. Zostaję z Banota, my się nie będziemy nigdzie. Nie. Jak nie? Na radiostację. A co tam na tego, na grillu u ziomka? No i na grillu u ziomka to nic tam, ale byłem na motorku, nie? No. I sobie o północy wracałem. To chłopie, wiesz, jak się pięknie jeździ. To się ja nie lubię po ciemku jeździć. Ale drogi tak puste, jedziesz sobie jak chcesz. No. Jak Ghost Rider. Czyli nie piłeś? Nie piłeś, nie piłeś. Prowadziłeś. A to twoja po prostu jechała? Nie, ja sam byłem, wiesz? A. No. No, ale fajnie, tak kurde, jedziesz, wiesz, bo to tam prawie spod Wodzisława, no z Mszany, nie, ziomek? I co? No i najpierw wracałem sobie przez te wsie wszystkie. Ale no wiesz, jak to się jedzie po ciemku, nic nie widać, nie? No, więc stwierdziłem w Świerklanach, to ja to dupczę, jadę sobie na A1, a potem tym dwupasem wrócę na Rybnik. No to złoto, chłopie. Jezus, ale grzeje, jedźmy już. No. No, ty wiesz, ja tam po ciemku po 3 minuty, nie? Bo wiesz, że tak te światło widzisz, jak ktoś... No tak, tak. Jak wiesz, ktoś bez świateł... No. Albo idzie bez światła żadnego, to... Ale ja, nie wiem, strasznie się zwierzyny boję, bo jak autem dupniesz zwierzynę, no trudno, masz rozjebane auto, nie? No, no, no. Ale tym to bym chyba nie chciał żadnego królika zaliczyć. Czy po króliku to byś raczej, wiesz... No... przeskoczył, bo nawet jak to być czarne, to skrzypał, nie? No. Chociaż widziałem taki filmik kiedyś, co gościu, ale chyba z dwie paki cisnął R1 przez las. I to w dzień akurat, i mu sarna wyskoczyła, to przeciął ją na pół i się nie wydupczył. Normalnie wiesz, on przeciął i jechał dalej. No jak on tam, tak wiesz, takiego klapka. No. Ja pojechałem dalej, nie? No. I to na tej drodze. O, super. No. A to trzeba mieć szczęście, wiesz, bo jak ci wiesz, trochę za szybko wysłać, to już wiesz. No, ale to mój tata tak kiedyś, jak ja byłem mały, to jelenia podciął, nie? No to pół auta do roboty było. I to nie, że go tam, wiesz, dupnął, tylko już to tam hamował niby i wiesz, no jeleń se przechodził, no ale nie wyhamował i mu tylko tak, wiesz, w nogi klupnął. No i mu się na pyk, na maskę mu się bokiem przewrócił, nie? Ale ja nosika odpaliłem, a na niego nie patrzę w ogóle. No znowu mój jechał tutem i czarna to stała, ale wiesz, przeciwnego pasa gościu jechał, nie? No. Jakby ją odbił na jego auto. Aha, super. On odjechał, widzę to z tego busa, to jeszcze wiesz, nowy bus był. No. Super. Dobra, ale... dawaj jak coś. Ale auto sam sobie płaciło. W ogóle wczoraj mi się smutno zrobiło. To się smutno. Ziomek znalazł stronę, aplikację, co no sztuczna inteligencja robi nuty, nie?
I on tu ma z palca napisane, czy to jest taka reklama ten? Z palca na brudzie. Ale to 5 numerów telefonu i nie wiadomo do czego. No i sztuczna inteligencja i wiesz, w 3 minuty sobie robisz kawałek rapowy na przykład, nie? Ale chłopie od zera, jakby powiem ci, że to się jeszcze ciut rozwinie, to tworzenie jakiejkolwiek muzyki zacznie tracić sens, bo wszystko ci zrobi algorytm, nie? Dosłownie odpalasz stronę, wpisujesz opis, o czym ma być tekst, nie? Na przykład dosłownie po polsku, wiesz, wpisujesz, żeby to był tekst rapowy o Mateuszu, co jeździ fazerem 600 i leciał se 300 przez miasto i go goniło 10 radiowozów, nie? I żeby to był tekst w stylu rapu ulicznego, agresywny i nie wiem, tam coś jeszcze, nie? Aha. I żeby w bicie były dzwoneczki. Chłopie, dajesz, wygeneruj tekst z tego opisu, pokazuje ci się najpierw tekst, no jakby w formie tekstu napisanego, możesz tego jeszcze zedytować, ale ci normalnie wygeneruje, wiesz, zwrotki, refreny i tak dalej. No i dajesz, wygeneruj numer, nie? I samo ci tworzy bit i zajebiste są, chłopie, te bity. Jak bawiliśmy się w robocie tym, to no, chłopie, petarda po prostu, nie? Tak jak kiedyś się tam próbowałem w chat GPT wpisywać, żeby mi pisał teksty, to no to on nie umie rymować, a ta stronka, to jakoś Suno AI się nazywa, to zajebiście rymuje, nie? I co ty gadasz? No chore, co wiadomo, tam troszkę czasem trzeba poprawić, ale no kurwa, sztos, nawet mi do głowy wpadł taki pomysł, żeby wpisać w to dis na sztuczną inteligencję, niech se samo napisze i to na kanał wrzucić, wiesz, opisać, że to jest wszystko wygenerowane, ale no, potem się zatrzymamy, zresztą to ci z fona puszczę, bo mam dwie takie nutki zapisane, wygenerowane, to szok po prostu. Znaczy wiesz, kiedyś jak nie byłeś piosenkarzem, a chciałeś sobie nagrać nutkę, to musiałeś napisać z jakiegoś, na przykład, nie wiem, ekipa chyba pisała do BRO, BRO i pisał nutki. No, na przykład. No i miałeś, nie? No. No a teraz mam darmową stronkę, wpisujesz 3 słowa i się samo pisze. No. Takie, wiesz, no. No, w sensie, no, tam jest jedyne ograniczenie, że darmowo... Ej, a nie wiem, nie jest dzisiaj ten zwrot QRL? Ojej, nie wiem. Bo tam była tabliczka w prawo. Bo tam było jakieś pisowe, że niby tam masz kajaki w ogóle. O, no to nie wiedziałem. No i driszty są ten weekend chyba w Twitchu, nie? Tak, są, no jutro też. To jakiś środek tam pisał, taki randomowy, że niby jest ten za friką motocyklem, ale ja tam nie wiem. O! To tam jakieś bilety były do kupienia na tym imprezie. Ale bilety to mi się wydaje były na... Na koncerty? Nie, na trybunę. A to nie wiem. No. No, ale wracając jeszcze do sztucznej inteligencji i wiesz, to... Co mówię, że zaczyna tracić sens, bo jak chcesz, wiesz, tak mieć wszystko ładnie na legalu, to tak, zapłać za bity. Żeby naprawdę ta nuta zajebiście brzmiała, no to zapłać se za studio, nie? Zapłać se za studio, potem jakiś, wiesz, no to w sumie w studio jest mix master i tak dalej. A tu, chłopie, wiesz, wygeneruje ci to samo. Praw autorskich na to nie masz. Możesz sobie to wrzucić normalnie jako twoja nuta. Wsadzie za darmo. No tam jest niby jakby na darmowym koncie możesz 5 nutek tylko wygenerować. Ale możesz tworzyć fake konta, także w sumie temat jest nielimitowany. No, no. Jedno co z ziomkiem gadaliśmy, że jedyne co, że te nutki tak kaputkę może na jedno kopyto są, jakby brzmi, że one są podobne do siebie, ale jak taką jedną usłyszysz, to się nie kapniesz. Ale wiesz, żeby jeszcze nie było, bo
rapowa nawijka jest tak jakby prosta, nie? Wiesz, nie musisz być piosenkarzem, żeby umieć nawinąć. Ale my tam wbijaliśmy normalnie takie, wiesz, jak to powiedzieć, śpiewane piosenki, żeby tworzyło, nie? No to normalnie piękny głos, wiesz, jakiś kobiecy taki, zajebiście. Jedną nutę se zrobiliśmy, żeby to był heavy metal, nie? Darcie mordy, taki growl i w ogóle to też. No nie kapniesz się po prostu, nie? Ale to od razu i śpiewa? Wszystko! To tworzy ci w 3 minuty gotową piosenkę. Beat ze śpiewem, tekst, wszystko, nie? Dosłownie, tak jak ci mówiłem, wpisujesz tam Mati, zase jeździ fazerem 600, a za 3 minuty masz piosenkę na zajebistym bicie, zmiksowaną, wiesz, wszystko brzmi dobrze, nawinięte jest. I też ten, tak jak mówię, ten głos jest taki, no zajebisty, nie tak jak Iwona kiedyś była, nie? A jakbyś pisał, zasiewaj głosem, nie wiem, Kaczyńskiego, no też zasiewa głosem Kaczyńskiego? Przypuszczam, że tak. Nie ogarnąłem tego, chyba na darmowym tym się nie da, koncie, ale możesz próbkę głosu do tego niby wrzucić, że nawet moim głosem mógłbym sobie tworzyć nutki, nie? No. To jest chore. No jest chore. O, to jak ktoś ogląda odcinek, to powiedzcie, czy chcecie moją nutkę ze sztucznej inteligencji. Czyli w sumie nie moją, ale zrobimy z tego diss na sztuczną inteligencję. No. Także powiem ci, że no... Z jednej strony sztos, bo zabawa przednia w tworzeniu tych nutek. Czy wpisywaniu nutek. W prawo jak coś. No ale to jest przerażające, wiesz, tak samo... To już dawno, wiesz, grafika komputerowa nie ma sensu pomału, nie? Przecież też piszesz, wygeneruj coś tam i masz zaraz piękny obraz. No ale wiesz, kiedyś musiałeś się trochę namęczyć tym no, sposobem, nie? No, dokładnie. A teraz wiesz, coś tam poklikasz... I wiesz, chałupa była, chałupy nie ma na zdjęciu, nie? No, dokładnie. A jeszcze chałupa była, chałupa nie ma, a teraz zrobisz sobie zdjęcia na stacji benzynowej i wpiszesz zamień stację benzynową na górę w Alpach i też się nie kapniesz. No. Jezu, co tu tyle aut jedzie? W ogóle topię się, jak nie zaczniemy zaraz jechać. Zresztą ty pewnie jeszcze bardziej. Jeszcze mi wentylator na nogi wieje tym hycem. Zmieścimy się z prawej? Ja. A tu chyba kajaki są po prostu. Wystraszył chuju. W ogóle wczoraj ziomek na tego grilla drona przywiózł, nie? Tylko takiego lepszego? Czy się tego FPV, tego nie, że tam zajebiście w 4K kręci, tylko ten co wiesz, idzie fikołki robić i tak dalej, nie? No i dał mi tym spróbować, w sensie ogólnie wiesz, żeby tym tak fajnie, no on ma dwa tryby, on akurat, jeden taki dla amatorów, że on wiesz tam stabilizuje i nie musisz umieć jakoś specjalnie latać, a drugi jest już bez żadnych jakby stabilizacji, no to gada, że to czas jest przynajmniej z 30 godzin na symulatorze wylatać, nie? Że wiesz, ten kontroler podpinasz do kompa i na kompie latasz, ale... Dał mi tym spróbować na tym amatorskim trybie. No to średnio mi to szło. Raz mi prawie do basenu wpadł, a drugim razem poleciałem w górę. Nie umiałem nim wrócić, bo nie wiedziałem, w którą stronę jest obrócony. I spadł mi w zboże, nie?
To była, chłopie, akcja ratunkowa drona. Ale to nic się nie stało. Nie, nie, tylko ten był trochę przestraszony, bo ten dron, jakby on jak nie lata, to się strasznie grzeje. No i on wpadł w te zboże i biegliśmy go szukać, żeby się kuźwa nie przegrzał, nie? Żeby się zboże nie zapaliło. No, bez przesady. A to też taki mały dron był, wiesz? Bo jakby to też beka, generalnie dron z AliExpress za 500, nie? Taki, no, wielkości telefonu, nawet mniejszy trochę, ale to lata 60 na godzinę, nie? No ty gada. No. Fajna zabawa taki był. Fajna, tylko że dron 500, kontroler 1000 i gogle FPV 1500, nie? No, właśnie, bo to dron kosztował 500 zł. No tak, ale idzie takie kupić, tylko to takie, wiesz, zabawkowe wtedy, a to był, no, taki mały sportowy dron, nie? Teraz jak się jedzie, to już fajna temperatura, przynajmniej dla mnie. Ale muszę sobie kupić niskie buty na motor, bo zacząłem w tych Adidasach jeździć, jak jest tak gorąco, no ale trochę mi się to nie podoba. W sensie dobrze mi się jeździ, ale jakoś w głowie mam takie, no, że bezpieczniej by było w motocyklowym. Taki mocniejszy winkel, jak co, troszkę. Za 6 km gdzieś stoją, ale to przypuszczam, że w Gliwicach. Uważaj trochę. Po przerwie na rynku w Gliwicach, lodzik zjedzony, jedziemy do Krzemień Racing Team, bo znaleźliśmy, że mają dzisiaj wydarzenie. Kolego, co ty robisz? Mają dzisiaj wydarzenie zawodów Moto Gymkany, a w sumie jesteśmy 10 minut od nich, to podjedziemy zobaczyć, jak to wygląda. Na razie musimy się stąd jakoś wydostać. Że my jedziemy. Ej ty, my mamy zaś na rynek wjeżdżamy. Przejedź na to z tej ksiądką. Co to jest za kościół? Stary jakiś. Ceglany. Wow!
No ej, my kółko robimy. Specjalistyczne gabinety lekarzy klinicystów. To co to jakieś? Mnisi? Kurwa, jak stąd wyjechać? Nakaz w lewo. My chyba w prawo mieliśmy tu gdzieś odbić. Przecież my w kółko jeździmy. Ty, bo tu drogi w... A myśmy coś podupczyli. No jedź w prawo i koniec. O, tak, tak. No i teraz w lewo. Lewo? Chyba, nie wiem. W prawo. Jak w prawo? W lewo. No musimy przez rynek przejechać. A ty na drugą stronę dostać. No, no, no. Dobra, tak. Bym wiedział, że my na jakieś zawody pojedziemy, tam sobie baterię wziął do GoPro, a mam tylko jedną. Zawody motocyklami. Są jakieś drifty? Co sam? Będą jakieś drifty motorem? Nie, nie. Taki plac manewrowy jak na prawo jazdy, tylko zajebiście technicznie. Ale pachnie targiem. No pachnie targiem, tylko mi jest ciepło. Jezus, ja już nienawidzę gliwiz. Fajnie tu jest. Targiem pachnie. No, targiem pachnie, ale jakby było 15 stopni mniej, bym wiedział, gdzie jechać. Dobra, sukces mały. Nie wiem jak, ale musimy dostać się tam na drugą stronę. Szybko. No, nie wiem właśnie jak. To możemy nielegalnie. No, już tak chciałem zrobić, ale... Dobra, po małych perypetiach wjeżdżamy na teren Krzemień Racing Team. Dawaj tu jest odrobina cienia. A tu są jakieś zapisy na to były? A to, no ja nie wiem, ale no tu ogólnie wiesz, jest szkoła treningowa, nie? O kurwę, cyja. Dobra. Zobacz, jaka M3. Wow, fajna. Modelu Surona, typu na Starboard albo Star. Mhm. Okej. Jak rower? Daj mu chwilę, żeby mu się komputer wczytał, pokazało nam się zero, jest gotowy do jazdy. To śmieszne.
Spoko. No. Przekręcamy stacyjkę, mamy jedną blokadę jak w motocyklu, przycisk ready, zapalałem się zielona kontrolka. Mamy trzy tryby, tutaj pod kciukiem. Mamy eco, drive i sport. Sporta raczej tutaj na tym wąskim odcinku nie polecam. Spoko. Na eco, ewentualnie na drive'a, a później żeby wrócić do eco wciskamy i mamy z powrotem eco. Okej. W hamulce tak samo. A, to już większe. Tak, to super, nie? Bluetooth canceled. A. Bluetooth canceled. Kawałek na drogę nie można? Kolega jest, w razie czego po jego kumple. Spoko, tu nasze motory stoją, zaraz wrócę. Fajna zabawka. W kasku słyszę jakieś motocykle jeżdżące. Co? To lepsze! To fajne, no. W sumie zapomniałem chcę spróbować na tym sporcie, ale... Dużej zmiany już nie ma między driverem a sportem. Jak te brażole. Pyk, pyk i jeb na koło. Aż... Ale tam dzieci jeby normalnie biorą te wielkie GS-y i brrrr. Ja. 8 lat mają i na GS-ie 1200 na kole latają. No. Chore. Bateria mi niestety pada. Już kamerka zdążyła zgasnąć w Gliwicach. Także szybciutko kończę. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że spontaniczne ciekawostki się podobały. Elo, nadawał do nas Deny i Mati. Pu, pu, pu. Sprawdź to, ziom. Ten wjeżdża, odpalana jest kamera. Leci lewa dla każdego rajdera.